ale to i tak jest tanie w porównaniu, wiesz co, z innymi sklepami, także moim zdaniem warto zainwestować te diamenty i kupić tą gierkę. No dobra, bo naprawdę. Ty jak się uprzesz, to dobra, tak to idziemy, dawaj do mnie do domku, bo ja tu mam bardzo dużo diamentów ogólnie, odłożyłem sobie troszeczkę ostatnio, bo udało mi się zdobyć, patrz, nawet sobie podpisałem moje diamenty z uśmieszkiem, także mam nadzieję, że mi, wiesz, że uda się to kupić i wszystko będzie w porządku. Co jest? Bela, gdzie są moje diamenty? Tu są tylko 3 diamenty! 3 diamenty? To co ty kupisz za 3 diamenty? Bela, to są dlaczego? Ja tu miałem całe staki diamentów po 64 na sztuki pewno? W całym czeście. A może patrz, tu? Zostały mi 3 diamenty. Nie, no tutaj też nic nie ma. Ktoś mi ukradł, o Bela, nie. Diamenty. W moim domku ktoś ale... był. Kto był? Bela, ty to zrobiłaś? Działa? Ty to zrobiłaś? Ja? A kto? No co ty zwariowałeś? Ktoś ukradł mi diamenty, teraz musi się ktoś przyznać, przecież to tak nie może być, słuchajcie, co ja teraz zrobię, nie kupię swojej ulubionej gry, jakaś tragedia po prostu. Yo, siemanko, z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, musimy rozwiązać zagadkę, kto ukradł moje diamenty, słuchajcie, bo ja muszę kupić sobie tą gierkę dzisiaj. Także oglądajcie filmik do końca, jeżeli chcecie się dowiedzieć, a jeżeli wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, fajnie, jeżeli będzie 10 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoshop.pl i wpadajcie też do Empików po wydanie gamerskie, gdzie możecie zdobyć niezbędnik gamera. Jest już dostępny w Empikach, także wpadajcie i sprawdzajcie. A my lecimy. Dawaj, Bela, wiesz co, ja mam tu przygotowaną taką specjalną broń. To jest taki pistolet, ale on jest na prąd. I po prostu jak ktoś mi się nie przyzna, to ja go potraktuję tym. Także mam nadzieję, że się będziecie przyznawać tutaj wszyscy. Musimy wszystkich w wiosce przepytać, słuchajcie, dzisiaj i dowiedzieć się, kto ukradł moje diamenty. Lecimy, Bella, dawaj. Bo ja wiem, że tam jest też takie jedno urządzonko fajne, którego będziemy mogli użyć, więc mam nadzieję, że mi pomożesz zgadnąć, chyba że to ty. Dobra. Przydaj się. Nie, to nie ja. Chcesz dostać prądem? A kto normalny pisze tabliczkę moje diamenty? No, ej, ale u siebie w domu to napisałem, no to wiesz co, o co chodzi? Jeszcze wchodzi się i centralnie naprzód. Moje no, diamenty. No, a gdzie miałem to napisać? Z tyłu? A pod łóżkiem schować albo coś? Dobra, idziemy, dawaj, bo tam jest, wiem, że w wiosce jest, słuchajcie, wykrywacz kłamstw i mam nadzieję, że uda nam się tym wykrywaczem właśnie znaleźć osobę, która ukradła mi te diamenty, także wszystkich przepytamy tutaj dzisiaj. Dobra, dawaj, Bela, lecimy. Ej, patrz, szalony fan się tam kręci przy tym. Jest wykrywacz kłamstw, zobaczcie, kręci tam, co on tu, czekajcie, nastraszymy go. Dawaj go, przestraszymy. Co ty tu robisz, cwaniaczku? Co się przyglądasz? Patrz, jak się wyprostował. Ukradłeś diamenty moje? Przyznaj się szybko, bo potraktuję cię prądem. Co robimy? Przyszliśmy właśnie tutaj przepytać wszystkich, bo ktoś mi ukradł diamenty. Nie witaj się z Bellą. Cześć. Przyznaj się, to ty to zrobiłeś? Czemu się tutaj przyglądasz, dlaczego? Co cię tu tak zainteresowało? To nie on. Po co mi diamenty? No nie wiem, dla Belli napierścionych czy coś, bo ty właśnie lubisz takie rzeczy właśnie. Właśnie. Szybko przyznaj się. Bo co, to jest za nowa maszyna. Dobra, wchodzisz tu do środka, dawaj, szybciutko. Wchodzisz, bo jak nie, to się potraktuje prądem. Dawaj. No fajnie. Wchodzisz. Ale o, strzeliłem. Dobra, nie mogę z tego strzelać, bo coś się złego tutaj dzieje. Ale ogólnie wchodzisz do środka, bo jak nie, to użyję tej broni. Dawaj. Dawaj do wykrywacza kłamstw. Wchodzisz tu. Dawaj, dawaj. Dawaj. Do środka, dawaj, do środka. Dawaj. O, dobra, zamknięty. O, widać i tu się proszę na środku ustawić, na samym środku. Stanąć ładnie, proszę, tutaj na środku, bo będzie przepytywanie. No, no to dobrze, zaraz zobaczę. Tu na środku, tak jak ja stoję. Idealnie. O, dobra. I tutaj stoisz, ja idę do komputera. Dobra, i będziemy zadawali teraz pytanie i zobaczymy, czy odpowiesz dobrze, bo jak nie, to spotka cię kara tutaj i zamienisz się w zombiaka na całe życie, jak ten. Jak źle odpowiesz. Także musicie wszyscy dobrze odpowiadać. I najpierw muszę przetestować tą maszynę, czy działa w ogóle, więc zadam wam kilka pytań. Bela, chodź tu, będziesz mi pomagała. Będziesz pilnowała tu. Dobra. Okej, zadajemy pierwsze pytanie. Sprawdzimy, czy mówisz prawdę. Kochasz Bellę? Odpowiadaj. Po to mnie tu przyprowadziłeś? Po co ty mnie tu przyprowadziłeś? Wiadomo, że tak najmocniej, mocniej niż ty. Uwaga! O, bo dobra, dobra odpowiedź, dobra odpowiedź. Mła, mła. Dobra odpowiedź, okej, okay, czyli chyba działa ten wykrywacz kłamstw, bo to było chyba wiadomo, tak, że odpowie raczej dobrze. Dobra, drugie pytanie. Co dziś oglądasz w telewizji? Proszę powiedzieć szybko. Zwariowany świat kucyków pony. Uwaga. O, dobra odpowiedź. Znowu dobra odpowiedź. Okej, okay, dobra. Więc kolejne pytanie w takim razie. Czy umyłeś zęby dzisiaj rano? Przyznaj się.
Musisz odpowiedzieć prawdę. Chyba tak. Nie, nic nie napisał. Umyłeś zęby dzisiaj? Odpowiadaj. Tak. Uwaga. Skłamał Bella! On kłamał! Nie umył zębów! Jak co? To? Dlaczego się połączyłeś z tym? Wstawaj! Dlaczego nie umyłeś zębów? Jak mogłeś nie umyć zębów? Kłamał! Słuchajcie, nie umył zębów dzisiaj. O nie. No to nieźle. Dobra, kolejne pytanie mu zadamy w takim razie. Zapomniałem. Ha! Widzicie? Przyznał się. Dobra. Gdzie byłeś tydzień temu o 16, jak miałeś się ze mną spotkać? Gdzie byłeś? Wy mieliście się spotkać? Co no tak, mieliśmy się spotkać już na. Co zaraz wejdzie, u Belli. Dowiem. Co? Uwaga. Ej, to prawda, Bella! Dlaczego nie! On był u ciebie? Co robiliście? To nieprawda. Przyznaj się! Nic nie robię. Maszyna nie kłamie! Przyznawaj się! Co? Mnie. Bella, przyznaj się, co on robił nie. u ciebie? Może pokryjomu nie... był? Nie! Może, by, może, nie ty nie, może ty nie widziałaś po prostu? No, chyba tak. Chyba tak? No dobra. Dobra, zadajemy kolejne pytanie. Co tam robiłeś u Belli? Odpowiadaj. Właśnie. Gdzie się schowałeś? Gdzie się schowałeś? Powiedz, co tam robiłeś. Tylko popatrzeć chciałem. Uwaga. Prawda. Dobra. To mówię prawdę widzisz? W sumie. Dobra. Więc ostatnie pytanie. Gdzie są moje diamenty? Szybko odpowiadaj. Ty je ukradłeś? To jest najważniejsze. Gdzie są moje diamenty? Gdzie są diamenty? Naprawdę to nie ja. Uwaga. Ej, prawdę mówi. To on nie ukradł tych diamentów. Faktycznie. Dobra, wypuszczamy go. Dawaj, możesz wejść. Chodź, szalony panie. Jesteś wolny. Chodź. Dobra. No. Możesz iść sobie. Możesz sobie iść stąd ogólnie. Idź. I nie słuchaj, co my dalej gadamy. No nie, Bella zostaje. Bella mi pomaga. Idź stąd, nie przeszkadzaj, bo my musimy znaleźć złodzieja. Właśnie. Który ukradł mi diamenty. Dobra. Ty też możesz chodzić tam szukać. Okej, Bella, pytanie teraz, no papa. Pytanie teraz, kogo będziemy musieli przepytać. Jak myślisz? Może Nopka przepytamy. O, Nopka! Może Nobek będzie coś wiedział, może to on ukradł mi, albo będzie wiedział może przynajmniej, to kto to zrobił. Dobra. On zawsze ma dirta, a on zawsze ma dirta. Dobra, idziemy po Nopka w takim razie, słuchajcie. Przyprowadzimy go tutaj do wykrywacza kłamstw i zobaczymy, czy, słuchajcie, uda nam się dowiedzieć prawdy. Także idziemy po Nopka. Idziemy po Nopka. O, jest tutaj, patrz, bawi się dirtem. Co to robisz? Siema, Nobek. Pokaż diamenty? Pokaż diamenty. Gdzie masz diamenty moje? Dawaj. No hej. Gdzie masz? Jak to co? Diamenty, popatrz, takie o, diamenty. Pokaż. Widzisz? Takie coś? Tu leży. Gdzie nie ty? Tu. Nie, ty bo gdzie to... Tutaj, patrz, diamenty, takie. Gdzie? Właśnie. Tu w wodzie? Coś takiego mi zginęło. Nie masz nie nic? No dobra, to chodź z nami na chwilę, bo damy ci cukierki ogólnie, bo mamy taką fajną maszynę, która chodź, tworzy chodź. Cukierki. Chodź, ci pokażemy. No, chodź. O, cuksy, no, no, chodź, tak, chodź, cuksy. Chodź. Dawaj, dawaj, cuksy, tutaj z nami. Cuksy. Chodź, chodź, o. Dobra, chodź tutaj, tutaj, no, dawaj, dawaj, jeszcze. O, możesz zobacz. Wejść tu i tu wejść do środka i tam jest pełno cukierków. No. Żartowałem. Dobra, stawaj tutaj, to jest wykrywacz kłamstw. Teraz sprawdzimy, czy mówiłeś prawdę i czy naprawdę nie ukradłeś mi tych diamentów. Dobra, nie ma żadnych... Jak będziesz dobrze odpowiadał, to może dostaniesz, także musisz być grzeczny. Dobra, słuchajcie, przepytujemy Nopka w takim razie. Nobek, czy kiedykolwiek widziałeś lub byłeś w posiadaniu moich diamentów? Co? Nie wiem, długo się zastanawia, Bella. Bek. Coś. Trochę długie pytanie, nie rozumiem. Ty no masz nie. odpowiadać prawidłowo albo nieprawidłowo, bo ta maszyna w ten sposób nie działa. Dobra, to czekaj, inne pytanie. Bo tego nie rozumiem. Zmieniłeś skarpety w tym tygodniu? Właśnie. Zapomniałem. Co? Uwaga. Prawda, dobra, to jest prawda, okej. Okay. Ja dobra, nie czyli maszyna działa. Ten zębów nie myje, ten skarpet nie zmienia. Dobra, jaki dziś jest dzień? Uwaga. Co? Wiem, jaki? Wiem. Słoneczny. No nie. Prawda, no prawdę mówi, no jest słoneczny. Dobra, okej. Okay. Kolejne pytanie. Co wczoraj robiłeś? Hmm? Co wczoraj robiłeś? Odpowiadaj. Trochę chodziłem. Serio? Trochę chodziłem. Trochę siedziałem. Nie trzymam. No dobra, trochę chodził, trochę siedział. Sprawdzamy, czy to prawidłowa odpowiedź. Bek. Prawda, dobra, to jest prawda, okej. Okay. Czyli trochę chodził, trochę siedział. Tylko, że nam nic to nie mówi. A czy właśnie. Podoba ci się Bella? Chyba nie. Nie podobają mi się dziewczyny. Uwaga, sprawdzamy to. Fałsz! Kłamiesz! Podobają ci się! Kłamiesz! Bella też ci się podoba na pewno.
Bella, czyli jednak mu się podobasz, no to nieźle, patrz jakiego masz tutaj, wiesz co, chłopaka, któremu się podobasz po prostu. A ja fajnego. Myślałam, że on mnie nie lubi. A no widzisz, jednak cię lubi. Dobra, ostateczne pytanie, ukradłeś mi diamenty? Przyznaj się. Przyznawaj się. Musisz się przyznać. Nie umiem kraść. Nie umiem kraść? Prawda, ej, to jest prawda. Czyli on nie wie nawet pewnie jak kraść. No dobra, Nobek, jesteś wolny, możesz wyjść. Dawaj, możesz wychodzić. Proszę, ale proszę. Po cukierki musisz iść do sklepu, masz dirta, bo ja nie... Masz dirta. Powinieneś być zadowolony, masz sobie ziemniaka, iść. Masz ziemniaka. Oj, ziemniaka możesz dostać. Bo cukierki no, są właśnie. Niezdrowe, masz tu ziemniaka. Właśnie. Idź sobie upierz ziemniaka. Dobra, poszedł. Okej, okay, dobra, Bella, musimy się zastanowić, kogo teraz jeszcze musimy przepytać. Nie wiem, może, nie wiem. Może doktora Otiva. Może Otiv coś będzie wiedział. Co ty myślisz? W sumie on zawsze wszystko wie. No właśnie, może on coś będzie wiedział na ten temat. Dobra, idziemy po Otiva, słuchajcie. Dobra, idziemy, słuchajcie, po doktora Otiva. Zobaczymy. O, jest tutaj. Siemano, doktorze. Cześć. Wiesz co, mamy taką sprawę dla ciebie, bo nam się miksturka taka rozlała, straszna, tam właśnie w takim pomieszczeniu dziwnym i nie wiemy, co zrobić w ogóle, także no musisz przyjść nam pomóc. Chodź z nami szybko. Dawaj, 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 pomożesz nam, bo my nie wiemy, co zrobić z tą miksturką. Chodź, chodź. Dobrze, dobrze, dobrze. Hihi, uda się. Dobra. Tutaj, tutaj, wiesz co, tu nam się rozlało, musisz tam wejść tam do... Żartowałem, żartowałem. Jesteś wykrywaczem kłamstw, będziesz musiał odpowiedzieć na kilka pytań, bo ktoś ukradł moje diamenty, nie wiemy, kto to zrobił. I będziesz musiał odpowiedzieć nam prawdę, może ty będziesz wiedział coś na ten temat. Dobra, słuchajcie, wyputujemy tutaj Otiva. Co jadłeś rano na śniadanie, doktorze Otivie? Powiedz. Powiedz, co jadłeś na śniadanko. Pewnie jajecznicę. Niezdrowo, ale słodycze. Czekajcie, czy to prawda? Prawda! Co? Otiv jadł słodycze na śniadanie? Słodycze? Serio? Dobra, naprawdę? Kolejne pytanie. Kogo wolisz, mnie czy Bellę? O! Dlaczego takie pytanie? No dawaj, dawaj. Oj, Vito. Co, oj, Vito? Mnie lubisz bardziej? Lubię was tak samo. Prawda, ej, to prawda, Bella. Widzisz? Dobra, to prawda, lubi nas tak samo. Co robiłeś wczoraj? Odpowiadaj, co wczoraj robiłeś ciekawego? Musimy to wiedzieć. Koniec. Tylko nie może. Karmiłem kaczki. Chodziłem. Ej, to prawda jest też. What? To kaczki. Dobra. Są? Czy to ty użyłeś mojej bluzy do sprzątania kupek w naszej wiosce? No nie wytrzymam. Nie. Dawaj, dawaj. Please, nie. Nie. Skądże? Ej, kłamie, to jest kłamstwo. To ty to zrobiłeś. Wiedziałem, że to ty. Wiedziałem, że to ty. Dobra, ale powiedz, czy ukradłeś moje diamenty. To jest najważniejsze. Nic ci nie zrobimy. Dawaj, kłamczuszku. Nie. Nie? I prawdę mówi, mówi prawdę. Dobra, Otiv, jesteś wolny? No dobra. Ale teraz musisz uprać moją bluzę albo kupić mi nową. Nie interesuje właśnie. Mnie to. Co? I co na to odpowiesz? Otiv. Trochę wstyd. No dobra, idziesz sobie. Nie chcę z tobą rozmawiać, bo ubrudziliśmy moją bluzę. Dobra, Bella, ja nie wiem, kogo teraz mam przepytać w sumie. Może moje koleżanki. Ciężko. Twoje koleżanki? No nie wiem. Wiesz co, a chodź, Bella, zobaczymy w ogóle, jak to działa ta maszyna ogólnie. Dawaj, wejdziemy. Dawaj, wejdziemy, zobaczymy, czy naszą dwójkę w ogóle sprawdzi. O. Przecież już wiemy, jak to działa. Wsiądziemy, to zobaczymy, jak to działa w ogóle. Żartowałem! Teraz ciebie przepytam, cwaniaczku! Bo to jesteś. Na pewno ty ukradłaś mi te diamenty na 100%! Dlaczego na 100%. Ja? Dobra, teraz cicho, odpowiadaj. Wyjadłaś moje 7 daysy? Nie, skądże? Kłamiesz, Bella! Pokazała maszyna, że kłamiesz! Wyjadłaś moje 7 daysy! O nie, będziesz musiała... Nie, będziesz musiała mi je wszystkie odkupić. Co było ostatnią rzeczą, którą chciałaś mieć? Pierścionek i koronę. Prawda. Dobrze, to jest prawda. Czyli wyjadłeś mi te 7 daysy, bo maszyna działa jednak dobrze. Więc diamenty były ci potrzebne, co? Odpowiadaj. No, ogólnie to tak. Prawda. Czyli ukradłaś moje diamenty, na pewno. Nie, nie. Dobra, to odpowiadaj. Gdybyś zobaczyła moje diamenty i mogłabyś je wziąć, wiedząc, że nigdy się nie dowiem, zabrałabyś je? No co ty? Nie. Absolutnie! Bella, kłamiesz! Wiem, że byś zabrała! Wiedziałem, nie. że byś zabrała te diamenty! To coś! Bella, czy jak spałem, wkradłaś się do mojego domu? Tak. Prawda! Czyli to na pewno ty! Dobra! Czyli odpowiedz mi teraz, ukradłeś moje diamenty? Nie! Nie? Nie ukradłaś? Nie! Czekajcie, sprawdzimy, czy to prawda. Nie. To nie prawda! Ty faktycznie to nie ty!
Dobra, wypuszczam cię, przepraszam, Bella. Ty nie wiedziałem, to ja nie wiem, kto to mógł zrobić. Ła! Dlaczego? Jak tak mogłeś? No Bella, ale to kto mi ukradł te diamenty? Co się z nimi stało? Nie wiem, ale jak to jest ja. Możliwe? No, chciałbym diamenty, ale to nie znaczy, nie, to jest niemożliwe. Co ja teraz mam zrobić, słuchajcie, bez tych moich diamentów? Ja nie wiem, co ja zrobię, słuchajcie. To jest jakaś tragedia po prostu. Nie mam pojęcia, co mam zrobić, słuchajcie, jak odzyskać. Co ty robisz ze mną? Bella? Chodź tu, chodź tu. Co ty robisz? Nie! Co ty robisz? Dlaczego mnie wrzucasz do tej maszyny? No chodź nie! Tam, nie, tam. Nie, zostaw! Otwórz! Otwórz się, pomocy! Co nie. ty robisz? Dlaczego? Teraz ja ci zadam przecież pytanie. To mi ukradli diamenty! Ale ja ci muszę też zadać pytanie! No dobra, to zadawaj, ale to jest bez sensu, no przecież ktoś mi ukradł diamenty, ja muszę znaleźć Słuchaj tego złodzieja. Mnie. No dawaj. Kochasz mnie najmocniej na świecie? Tak, ale wypuść mnie, bo muszę znaleźć te diamenty! No prawda, no widzisz, pokazało się, że prawda, mówiłem ci. Okej. No. No to drugie pytanie i ostatnie. Jakie? Jesteś pewien, że ktoś ci ukradł te diamenty? Tak, na 100%! Źle! Co? Fałszywa odpowiedź? Jak tak. to? To nikt mi ich nie ukradł? To co się z nimi no stało? No to chyba nie. Weź mnie wypuść stąd. No. To ja nie wiem, co się z nimi stało. Czekaj, muszę sobie przypomnieć w sumie. Tak jak myślę, to miałem je w skrzynce, ale później chyba zakopałem je za domkiem. No co ty? Chyba zakopałem je za domkiem. Dobra, lecimy po te diamenty, to ja mam je za domkiem. O, ja cię kręcę. Słuchajcie, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na vitoshop.pl, a my widzimy się jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa! Pa, pa.